Prawdopodobnie dokonano nieprawidłowego wyjścia z ostatniej gry. No co wy nie powiecie, no? No uciekłem trochę, no. A musiałem już kończyć, ale teraz już mogę wrócić z powrotem. Mam nadzieję, że zbyt wiele tego progresu nie stracę przez to nieprawidłowe wyjście. No nie powinienem, nie wyszedłem w trakcie, kiedy był na ekranie ten płomień zwiastujący zapis, który ma aktualnie miejsce. Więc nie, raczej luzik, raczej wszystkie ogniska w zamarzniętym MLM Lois będą odblokowane teraz tylko. Pobieranie najnowszych kalibracji oczywiście, zawsze to się dzieje. Tylko ostatnio dużo czasu zajmuje pobranie. Znaczy dużo czasu, to było parę sekund raptem, ale to zazwyczaj trwało mniej niż sekundę. Albo było po prostu wyświetlany komunikat był, że nie ma najnowszych kalibracji żadnych. Po prostu ciesz się grą. A, brak nowej informacji, kontynuujemy. 160 godzin, 6 minut i 11 sekund. Tyle. Do tej pory przegrałem w Dark Souls 2. Super. 231 poziom, no ej, no sorry, no wkład czasu musiał być ogromny. Co prawda, jakbym typowo wbijał poziomy na czas, to do 100 godzin pewnie byłbym w stanie skrócić. Albo co ja gadam, pewnie do 50 nawet godzin ten level konkretny. Bym obczaił sobie jedną lokację, gdzie jest dużo przeciwników, którzy dają dużo duszyczek i używał żaru ascezy w kółko. Żeby tylko podnosić poziom. No i oczywiście pierścień chciwego węża non-stop cały czas na palcach. Aha, tak ładnie zaczynamy. Dobra, sorry, liczyłem, że będę mógł jeszcze pomachać do was. Siema, ja jestem Piechol i w ogóle Dark Souls 2 i te sprawy. Dobra, gdzie jest to moje ognisko, przy którym przed chwilą byłem? No, nie tak przed chwilą, w poprzednim odcinku, no ale ej. Pamiętam, że coś tu było, a to na pewno nie było tu. Więc może... O, dokładnie. Tego światła się spodziewałem i oczekiwałem, wypatrywałem. Czemu tak późno się wczytało? Dobra, odpocznijmy sobie, zaczynając ten odcinek, więc teraz będę mógł sobie mój miecz domyślny wrzucić, czyli czarny miecz skrypty, albo skryptów. Jakby same ataki były tylko i wyłącznie skryptowane. Szata sługi. Kiepściutko. Tutaj nic, ale tam koleś na górze, można by go zaatakować. A tak tylko, żeby delikatnie się z nim podroczyć. Wow. Nie, no dobra, prawie 200. Lepiej niż nic, ale zejdziesz, tak? No to pięknie. I poprawka. No i to rozumiem, dobra. To teraz tak, tędy przyszliśmy. Bankowo mur beton, tak jest. Dobra, więc ten korytarz. O, tam coś było właśnie, przeczytałem tą wiadomość. Nie wiem, jakim cudem tu miała być ukryta ścieżka i po co, po jaką cholerę miałby być mi olbrzym potrzebny teraz, ale... Dobra, może później się okaże, że coś tam faktycznie było ukrytego. A tymczasem... O kurde! Dobra, a tymczasem, o kurde, trzeba uciekać. No, tam jest ich więcej. Zdecydowanie więcej, więc może chociaż tak się poratuje. No i to przy okazji, jakby jakiś czarownik chciał wymierzyć we mnie zaklęcie. O, ty przyszedłeś tak po prostu, no dobra. To nie żaden czarownik, tylko zwykły koleś. Ale uwaga, no popraw to, proszę cię. No. I małe, krótkie cięcie. Pięknie. Znaczy, mogłoby być lepiej, ale nie było znowu aż tak źle. No to okej, teraz mogę, chyba. W miarę swobodnie, a i wcale nie. Choć jakie szczęście, że tamten nie trafił tą swoją lodową bronią we mnie. Z tym sopelkiem, który wypuścił z rapiera. Ja to w ogóle dużo dobrego słyszałem o tym rapierze. Nie, naprawdę, jak będę następnym razem w Majuli i będę miał dużo duszyczek, to sobie sprawdzę, czym tak właściwie go się ulepsza. Mówicie proch, tak? Pewnie. Nie, zwykłe beczki. Nie, no dobra. Tajne przejście. Secret door. Hidden passage. No. Tylko wejście na górę. Uważaj na mrocznego ducha. Okej, to zaraz ktoś nas zaatakuje. Zapewne. Więc warto przygotować odpowiednie zaklęcia. Już zawczasu. Czyżby tu faktycznie? Nie. A jednak! Święty rycerz mnie atakuje. No w sumie ja używam mroku. No to by się zgadzało. No ale mimo wszystko. Święci nie atakują ludzi. Przecież. Czy właśnie atakują? O kurde, dobra, to nieważne gdzie jestem, święty. Ale ja się muszę schować.
Wszystkie zniknęły. Dobra, na początku przeciwników może. Tak, o. Fajnie by było dwóch naraz. Albo przynajmniej jednego. No. Dobra, teraz się chyba zdążę uleczyć, ale na pewności lepiej się napić wcześniej. Kurde! Nie lubię, kiedy oni przerywają mi skok jakimś durnym pchnięciem. Ja tam skaczę z pełnym impetem, no cóż, no nabijam się na włócznie, trudno, no ale mój miecz i tak powinien sięgnąć celu przecież, chyba, czy nie? Au, musiało boleć. Słyszeliście ten krzyk, o kurde. Nie, ale gdzie jest ten święty, który mnie właśnie atakuje? Ten, który mnie nawiedza w dzisiejszym odcinku. Może tu się czai na górze gdzieś. No ale takie chowanie się to już w ogóle nie w stylu świętych. Dobra, tajne przejście, secret door. Nie. A tutaj? Ściana wymacana od początku do końca. Nie. Nic. A, tam zejście na dół, więc tam raczej nie ma co się spodziewać. Żadnego ukrytego przejścia. Nie, ale serio, gdzie on jest? No nie mówcie, że gdzieś tu się chowa po prostu. Nie, no dobra, muszę włączyć sobie tarczę. Uważa na mimikrę. O! No ty świnio! I to jest święty? To jest niby święty? A, i teraz się wita. Co za koleś, no widzieliście? Nie wierzę. Dobra, nara. Zawsze jestem szybszy od nich. Mam nadzieję, że tym razem nie jest inaczej. Dobra, dwa łyki. Aha, dobra, jednak mnie nie goni aż tak bardzo ochoczo. Jest czas. Niewiele, ale trochę. Na magiczną broń. No dobra, i spokojnie. Znaczy spokojnie w cudzysłowie oczywiście. No, bo trzeba zacząć od ataku. Najlepiej tego ciężkiego, no i takie coś tak rozumiem. Dobra, miejsce otwarte. Ile duszy trzech za niego wpadło? Tak właściwie. A w ogóle, który ja mam pierścień teraz ubrany? Okej, kamienny, czyli tak jak chciałem. Dobra. Ale co za świnia, nie? Prosto w plecy. Ale jak mimikra? No, przecież nie mam łańcucha nawet. Ale dobra, raz mogę uderzyć. Nic. No to dobra, otwieramy. A jak jednak mimikra? Sorry, ale dla bezpieczeństwa wolałem się przeturlać. 10 srebrnych talizmanów, które tak właściwie nie pamiętam, co robiły. No, ale trudno, to nie jest teraz ważne. Na pewno mi to jakoś diametralnie nie ułatwi tutaj sytuacji. Znowu tutaj. Moment, jest... Go back. Aava. Kim jest Aava? I co tutaj mamy za znak przyzwania? Eli o stalowym sercu. Czyli towarzyszy już oficjalnie w trzech dodatkach. Jednak, tak jak mówiłem. Dobra, tu wygląda... Aha, zbliża się skrót, ale nie waż się. No nie dziwię się, jest za wysoko po prostu. Nawet chyba z zaklęciem. Ej. No bez kitu, moment, co jest grane? Ja nie zauważyłem mglistego przejścia zaraz po lewej stronie od samego wejścia. No ej, bez przesady. Serio? Ej, faktycznie, ja poleciałem po prostu w prawo. Tutaj powinien być, no właśnie, jeden rycerzyk. No to super, nie, no to świetnie. Czyli przynajmniej teraz zginę z tym bossem, walcząc, bo tam raczej będzie boss, 99% pewności. To będę wiedział, że wracając się do pierwszego ogniska, mogę dużo zaoszczędzić. Starć z przeciwnikami. Dobra, mroczna broń raz. I co? Nie, jeszcze Eli nie wzywamy. Póki co spróbuję to zrobić sam. Podobno rycerz oparów jest najtrudniejszym z tego DLC, a tutaj wcale aż tak ciężko nie było. O kurde. Fajna arena. Jak nie, już tak dużo znalazłem, że głowa mała. Bez przesady. Stary chaos, kurde. Ja zawsze jestem w poszukiwaniu chaosu. Czyżby to, co jest tam na górze? Czyżby to było to? Czy ale mam jakieś przedmioty po drodze? Oj. Aha, zeskoczył. Kiciuś! O shit. O shit. Dobra, jak tam współczynnik obrony przed takimi sferami na mojej tarczy? Do kitu i tak przenika. Okej, mogłem się domyślić, że on będzie potrafił się przez to przebić. O kurde! Okej,
takie buty z tym przeciwnikiem. Dobra, to był, podejrzewam, atak obszarowy. Zwinna bestia, ale niczego innego się nie można było spodziewać po kotku. Dobra, już mogłem się napić. Pewnie to przypłacę teraz życiem. Gdzie on biegnie? Zresztą nieważne. Chyba zdążę się napić. A, znowu to. Okej, okay, a sprawdźmy uniki, jak się sprawują przeciwko temu atakowi. Kiepsko. Bo to leci zadziwiająco szybko. Dobra, mój pierwszy atak, uwaga. Nie tak znowu źle. Oj, to od tego zdala. Oj, zły moment na napitek chyba. No, zdecydowanie. Zły moment. No, ale teraz już chyba lepszy. Choć przypominam, Kiciuś naprawdę jest szybki. Oj, potrafi skoczyć z samą paszczą. Kurde, chyba takie ataki to będzie błąd. A może spróbować go obejść? Bo nie wiem, czy to z tyłu też tworzy sople. O kurde. No, okej. Okay. A zasłoniłem się. Czyli moja tarcza akurat tu się zupełnie chyba nie sprawdzi. Plus ma wiadomość, została oceniona. Serio? Sekundkę wcześniej? A może dwie? I jakoś by mi to zauważalnie pomogło, podejrzewam. Może nawet bym to przeżył. No ale cóż, no jak pech to pech. Tylko teraz tak, opłaca się iść z tego ogniska? No niezbytnio właśnie. Zwłaszcza, że tyle dusz tam zostawiłem, a nie chciałbym, żeby to był kolejny materiał spod znaku. Piechol nie dał rady odzyskać tego, co zostawił po sobie, więc do pierwszego. Jeszcze pozostają dwa i nowa lokacja, w której jest tylko jedno. Czyli dokładnie tak samo, jak było w przypadku poprzednich, choć nie, bo tutaj rozdzielone na dwie części. No, From Software dało zwiastun tego, że będzie dużo lokacji, a nagle później tylko po dwie wrzucili. Chyba, że jedna jest jeszcze zupełnie gdzieś ukryta. No, dwa miejsca, dwa okienka puste jeszcze są. Jakby co. Dobra, ale do pierwszego. Mur zewnętrzny. Tiruriru na Badylu. I misja ratunek. Ach, który to już raz w Dark Souls będzie. Niezliczoną ilość razy odbywałem takie podróże. No i niektóre niestety nie kończyły się powodzeniem. Aż wielka szkoda. Ej nie, serio, ale tutaj chyba Eli o żelaznym sercu, już tam stalowym, przyda się, bo zwróci na siebie uwagę Kiciusia. A ja będę mógł sobie powalczyć godnie na dystans. Czyli wcale nie godnie. Ach, no dobra. Mam nadzieję, że on tam dalej będzie na górze, że już nie będzie biegał po dole. No to pięknie, bo o kurde, ale ja zginąłem po drugiej stronie zupełnie w narożniku. To ale fail. Dobra, zobaczmy w którym momencie. Ej nie, stop, stop, gdzie są moje dusze? Gdzie są moje dusze? To nie jest śmieszne. Nie, serio. O szlak. Kurde. Już tam było 50 parę tysięcy. No nie. Dobra, fuksik. Dobra, dobry unik i dobry drugi. Okej, okay, ale szukamy dalej moich duszy. O, dobra, już się możemy je doszukać. Uwaga, kochani, uwaga, bo to może być koniec. Moment, z tobą gdzieś idzie. Dobra, fuks. Dobra, nie patrz na niego nawet. Nawet na niego nie patrz, tylko biegnij. Co jest oczywiście głupim posunięciem, głupim pomysłem, ale właśnie to robimy. Dobra, lepiej patrzeć, co on wyczynia, lepiej patrzeć. Dobra, ja mogę tutaj biec. Najwyżej tylko staminka mi się skończy. O, chyba je widziałem. O! Jest! Kurde, dobra, to zajmijmy się walką nareszcie. Stoisz bokiem, co zrobisz? No kurde, to i tak sięga. Potrzebny jest odpowiedni kierunek, w jakim ja będę uciekał. Oj, błąd! Ale żyje, ale jeszcze żyje. Z dala od tego, z dala dwa łyki. No i tak nic to nie dało. Kurde, a spróbujmy z Eli tym razem. Żeby szybko się z Kiciusiem uporać. Nie lubię dużych, szybkich przeciwników. I to jeszcze takich, którzy potrafią jednym ciosem zabrać pół paska zdrowia. Tam margines błędu jest naprawdę mały. Okienko czasowe nikłe, więc no... Trzeba być perfekcjonistą w walce z tym bossem. Wszystkie uniki muszą być dokładnie w czasie wymierzone. Dobra, więc nie, spokojnie, jeszcze nie, jeszcze nie. Kurde, gdzie zginąłem? Zresztą dobra, nieważne, no, mogę sobie wejść, nawet przemierzyć kawałek tej lokacji. Tak, tam z prawej strony chyba. Przez tą lodową zamieć trochę mało widać.
No ale dobra, wrzućmy sobie to jeszcze. A może postrzelajmy do niego, mam włócznie dusz, powinna dużo zabierać. No dobra, w pierwszej kolejności duszyczki oczywiście. Nie może być inaczej. Za duża stawka na szali. No i chociaż zaklęcie. O, uniknąłem tego. O dziwo, o dziwo. A, więc tak, tak będziesz walczył. Kurde, no, ciężko naprawdę o dobry unik. Ale cios jakiś wszedł, oj kurde, i za cenę całego paska zdrowia praktycznie. No nieźle. Dobra, ale dobrze, że on ucieka czasami. No ale i tak, dwa razy się przetudlałem, a on jeszcze mnie trafił. To musi być inny sposób na to. Cholera, na samym już kim końcu zginąłem. Na samym końcu, no gorszego miejsca. Wybrać sobie nie mogłem po prostu. Więc teraz wystarczy tylko, że zbyt ochoczo polecę do przodu i 50 tysięcy poszło. Ach, nie, dobra, nawet ta myśl nie może się teraz pojawiać w mojej głowie. Choć w sumie już się pojawiła. Dobra. Eli. Z racji na miejsce, w jakim zostawiłem spuściznę po sobie. I strata klejnociku. No ale spokojnie, one są za 300 sztuka, więc starczy paru ładnych przeciwników z dużym współczynnikiem dusz i na drobie dokupię zapasy. Więc tak, Eli, raz. Jeszcze ktoś może jest chętny, skory do pomocy? Nie? No to zapraszamy tylko Eli w takim wypadku. Rzucam wyzwanie bossowi tego obszaru, więc jakbym mógł cię poprosić za mnie, znaczy za mną. A w sumie za mnie to możesz zginąć tutaj. Ej, a może rąd lepiej. Okej, jeszcze oczywiście to. Dobra, Eli, mam nadzieję, że jesteś za mną. Zresztą nawet nie omieszkam się obejrzeć. Kurde, czemu ona trzyma się tyłów? Dobra, nie musicie mi tego tłumaczyć. Ważne, że muszę tutaj pierwszych ciosów uniknąć. O kurde. Dobra, szybko poduszę. Idź do tamtej, idź do niej, idź do niej, idź do tamtej. Dobra, w sumie już możemy walczyć, chodź. Już jestem gotowy teraz. Ja tak w tyłek. Kurde. Kiepsko to weszło. Ale to wejdzie lepiej może. O kurde. Dobra. Kiciuś nie lubi takiej zabawy. Oj, pora na dwa łyki. Ale zawsze spróbować mogę. Jedno i drugie zabiera strasznie mało, więc... Kurde, on ma takie do przodu bardzo te ataki. Ej, właśnie, kurde, ale ogień, przecież ogień! Dokładnie, ej, Elio stalowy w sercu, ona ma dobry pomysł chyba. Jak tu można coś osiągnąć? Kurde, czemu to nie weszło? Dobra, lepiej się do niej nie zbliżać. Choć nie, moment, jemu zabrało tylko 7? To co? 50? 4 plus 7? O kurde. Chyba za mało. Ale dobra, elektryczna broń się skończyła. Koniec prądów. W sumie Eli już tylko połowa życia. Dobra, zobaczymy jak to działa. Rzekłbym, że kiepściutko. Może ognisty, lepiej. No trochę, nie, szczerze, trochę lepiej. Teraz jestem zawiedziony. Jak to się nazywało? Protestem jestem zawiedziony, dokładnie. Oj, swoją postawą teraz mogłem już go zdzielić dawno. Dobra. Eli, trochę za mało robisz w tym konkretnym przypadku. Dobra, raz. I dwa. Ach, szedź za dużo. Za dużo to niezdrowo. Jeden atak i po mnie. Ach, to trzeba chyba pod niego się przeturlać jakoś. Spróbować przynajmniej. Oj, co on robi? A, obszarowy. Kurde, mogłem się napić wcześniej. Już do niej już? Dobra, zobaczymy jak sobie radzisz z mrokiem. Mam nadzieję, że kiepsko. Kurde, aby coś trafiło. Ej, nawet nie tak źle. A, dobra, zapomniałem, że wystarczy tylko, że on się delikatnie spojrzy w moją stronę, już przerąbany. Okej. No chodź, zapraszam. Muszę przetestować nową metodę uniku. Kurde. Bam. Chociaż jeden cios mu wymierzyłem. A machnij łapką. Drugi raz? Nie, shit. Lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie. Dobra, ale parę ciosów gratis się w dupę.
A, no nie, tak, nie takim gratisie. Nie omieszkał mnie skarcić. Dobra, zajmij się Ellie. Zajmij się Ellie, proszę. Zajmij się Ellie! Aaaa! Już Estusa wyciągałem, trzeba było się przeturlać. Mówiłem, tu nie ma miejsca na błędy, po prostu nie ma miejsca. Aj, Ellie jeszcze będzie drugi raz? Kurde, no w sumie nie zginęła. Ale ja będę musiał użyć jeszcze raz kukły człowieka. Nie, a może spróbuję jeszcze dwa razy sam. No dobra, kochani, tak zróbmy. Ale, to już w następnym odcinku. Może w ten sposób. Trzeba zasięgnąć świeżego powietrza. Przemyśleć taktykę na tą walkę. Dobra, żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.